są moi dowódcy. Dowódca batalionu, dowódca pierwszy, tu jest Leski, tak. Dowódca kompanii, mojej, ja będę w jego kompanii. Ziuk, mieszkaniec Szczecina po tak, wojnie. Nie, tak, tutaj mam w ogóle tak, ten grup. Tak, dowódca kompanii drugiej, dowódca trzeciej kompanii Reda. To byli moi dowódcy wszyscy. A to był mój drużynowy, a potem zastępca dowódcy plutonu, adiutant majora Hubala. I ten Dołęga. Hubal, z nim uciekałem z niewoli razem. Tu jest jego list do mnie, pisany po wojnie. Trzymam jako dokument też. Pisze do mnie. Normalnie się zwracają do mnie wszyscy czekolada. No nie wiem, że tak to pasuje, że to do niej. No a to jest to samo zdjęcie, takie jak tam ojciec i ja. No tu jest, to jestem ja na Gruza, Gimnazjum Królowej Jadwigi. I tu jest taki krótki opis mojej działalności konspiracyjnej i bojowej w Warszawie. Musiałem do muzeum dać to wszystko. A tutaj te zdjęcia pokażę ładniejsze jeszcze tutaj, jakie mam. O, to jest takie zdjęcie ostatnie, sprzed 2 lat chyba. Nie, chyba więcej. Więcej nie. Tu już mam kapitana przecież, a ja kapitana dostałem w 13 roku. To jest takie przedwojenne, te powstańcze. Tu pluton idzie do niewoli. No to jest to samo zdjęcie. To jest ksero, to zdjęcie. To moja sanitariuszka, jedna z sanitariuszek. Leśniczanka, taki pseudonim miała. Tu są koledzy, tutaj msza polowa taka. O, ale jest... uczestniczył pan w tej mszy? Tak, tak, byliśmy. Ale to jest polowa w powstaniu, czy później powstaniu, po ucieczce? Powstaniu, na, albo na podwórku, albo gdzieś w jakiejś hali. Takiej, to jest oryginalne zdjęcie? Oryginalne zdjęcie to jest, tak. To jest oryginalne zdjęcie. To też jest oryginalne zdjęcie takie to. Na Gruzach Gimnazjum Królowej Jadwigi jesteśmy już po podpisaniu kapitulacji. Wszyscy przebierani. To jest gość, który dostał krzyż Virtuti Militari podczas powstania. Jak się nazywał? Władek Krzyczyński, pseudonim Władek, kapral. A reszta jak? Może pan wszystkich tak, wymienić? Wszystkich pamiętam. A gdzie ja jestem? Poznanie. A tutaj pan jest. Tak, tak. Tu jestem ja, kapral też już wtedy. Dąbrówka, pseudonim. Nazwiska jego nie pamiętam. Jastrząb. Też nie pamiętam nazwiska. Natomiast tego pamiętam, bo miałem z nim kontakty po wojnie. A ten jeszcze jeden siedzący? A to jest podchorąży Dywajtis. Z nim właśnie udało mi się uciec w drodze do Pruszkowa z tym podchorążym. Mhm. Po wojnie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny fizyk. Spotykaliśmy się po wojnie z nim razem. Byłem u niego w domu w Wrocławiu, no i w Warszawie. A to jest ten Władek, ale już w Armii Polskiej. Tam gdzieś... U Andersa? Tak, u Andersa. Tu są koledzy z powstania. O, ten jeden kolega zawsze był najwyższy. Miał 1,90 m parę. Ja go szukałem w Warszawie, bo został w Anglii i po wojnie napisał do mnie list, dobył list od rodziny, bo z rodziną się spotkałem, że będzie w Warszawie na spotkaniu i chciałby się ze mną zobaczyć. No ale jak? Warszawa jest duża, dużo nas tych powstańców. W tym czasie, to były lata gdzieś 70., to jeszcze żyło dużo powstańców. No jest na krakowskim przedmieściu grupa licząca parę tysięcy powstańców. Kilka tysięcy w grupie idą na samym szeregu. Ja myślę, gdzie go znaleźć w takim tłumie tych powstańców? Ale myślę tak, on zawsze był taki duży między nami. Patrzę się na głowę, czy jakaś nie wystaje. Tak. Patrzę na te głowy. Jedna głowa taka wyższa, druga, trzecia. Myślę, chyba będzie ten. A zymut na niego. I idę. I trafiłem. I było piękne spotkanie. A byłem zawsze taki duży. A jak się nazywał? Waldemar Zandrowicz, pseudonim Długi. No to już musiał być taki pseudonim. Dobrze. Uciekamy. Dziękujemy jeszcze raz.